Witam wszystkich serdecznie na naszym kanale Wing Chun. Dzisiaj nakręcimy kolejny odcinek vloga. Będzie to vlog, który pokaże nam kulisy nakręcania programu telewizyjnego. Gościmy dzisiaj ekipę telewizyjną, która będzie prezentować jedną z naszych podopiecznych. Jest to Monika, która ma bardzo dużą wadę wzroku, jest praktycznie niewidoma. Jest to również świetna okazja, abyśmy Wam przedstawili całą ekipę, która do nas właśnie chodzi. Są to osoby niepełnosprawne i właśnie niepełnosprawność polega na bardzo dużym ubytku wzroku. Będziemy mogli się dowiedzieć, z jakim nastawieniem pojawili się na pierwszym treningu, co ich zmotywowało, aby tutaj być, jakie były ich wrażenia po pierwszych zajęciach, jak i również jakie są ich wrażenia po półrocznej przygodzie z Wing Chun. Mam nadzieję, że program Wam się spodoba. Zapraszam. Monika, powiedz mi, co tu się dzieje? Dlaczego tu jest taki bałagan? Dlaczego jest bałagan? Historia była długa, że kiedyś zgłosiłam się tak przypadkowo, trochę nie ukrywam, prześmiewczo do programu. Tak, chciałam zareklamować wstępnie naszą grupę strzelecką strzelców niewidomych i słabowidzących. Po drodze się trafiło wiele innych aktywności, w których zaczęłam brać udział aż do Wing Chunu, który się stał kolejną wielką pasją, którą chcę kontynuować. Nie tylko na strzelectwie oparł się program, ale też na kilku innych aktywnościach właśnie po Wing Chun, a program nazywa się Super Ludzie z Super Polsatu. Wing Chun, sztuka walki. Czy to jest kobiece? Czy właśnie kobiety powinny, mogą trenować według Ciebie? No kobiety chyba rozpoczęły tę sztukę walki, więc myślę, że jak najbardziej i dla samych siebie, i dla samoobrony odpukać, ale zawsze. To jest sztuka, która pokazuje, jak słabszy może poradzić sobie z silniejszym, więc jak najbardziej dla płci pięknej i słabszej odpowiada. No właśnie, i po pierwszych zajęciach, czy miałaś takie odczucie, że faktycznie osoba słabsza jest w stanie już dać radę o sobie silniejszej, jeżeli by się zdarzyła taka konieczność? Myślę, że tak, choćby taki chwyt za ręce. Człowiek panikuje, nie wie, jak sobie poradzić, a tutaj poznajemy proste wyjścia, proste ucieczki, wręcz z atakiem nawet, więc myślę, że jest bardzo przydatne. No właśnie, 6 miesięcy minęło, no i teraz jak Twoje poczucie bezpieczeństwa, jak Twoja pewność siebie? Myślę, że cały czas wzrasta, może z jakimiś przyszłymi stopniami uczniowskimi, które planuję, wzrośnie jeszcze bardziej. Chyba jesteśmy jako jedni z pierwszych, jeżeli chodzi o Wing Chun, czy w ogóle pewne rzeczy, albo najbardziej otwarci, więc warto, żeby ktoś to zaczął i mam nadzieję, że będzie się ciągnęło to dalej za nami i kolejne osoby wciągną się we wszelkie te dyscypliny, które uprawiamy, a my wciągniemy się jeszcze w kolejne. No to tego Ci życzę, żebyście byli świetnym przykładem i życzę Wam dużo wytrwałości i samozaparcia. Większość ludzi mówi, że nie może uczestniczyć w treningach, bo ma kontuzję, bo ma jakieś urazy, coś ich hamuje, a Ty, no z tego co widzę, to nie tylko masz problem ze wzrokiem, ale również masz uszkodzoną rękę. No, ja wiem, że ona jest złamana, ale nawet jakby nie była złamana, ona nie jest w pełni sprawna. Nie było to dla Ciebie taką formą wymówki, albo nie jest to dla Ciebie przeszkoda w treningu kung fu? Nie jest to dla mnie przeszkodą, wręcz gdzieś jak podejmowałem w ogóle swoje pierwsze kontakty właśnie z Wing Chun i tak dalej, to wręcz trener miał problem inny oczywiście, żeby mnie przyjąć. Reszta ciała i cały umysł pracuje doskonale. Tak naprawdę jeżeli ktoś coś chce, to naprawdę może to robić. Do jakiego stopnia Twój wzrok jest uszkodzony i w pewien sposób ograniczony? Ludzi nie rozpoznaję, widzę tylko zarysy i to tylko z bliska. Tak jakbym się poruszał naprawdę w bardzo, bardzo dużej mgle, gdzie jestem tylko w stanie kształt rozpoznać, ludzi poznaję po głosie. Po pierwszych zajęciach u nas, jakie miałeś wrażenia po nim? Po pierwszym treningu ja w ogóle troszeczkę z innym nastawieniem przyszedłem. Okazało się tutaj, że naprawdę jest to coś wspaniałego. Naprawdę mnie to tak porwało, że po pierwszym treningu miałem taką euforię i taką nadzieja mi się we mnie zrodziła z poczuciem takim, nie wiem, zadowolenia i bezpieczeństwa, że w końcu będę trenował coś, co naprawdę daje mi satysfakcję i coś, co mnie będzie doskonaliło. Wspaniale. No, nasza przygoda już trwa pół roku. No i właśnie, po tym pół roku, co możesz powiedzieć o sobie, o swoich doświadczeniach, jeżeli chodzi o Wing Chun i o tym, jak czujesz się na tym etapie swojej drogi? Czuję się bardzo dobrze, w sensie takim, że jest to bardzo rozwojowe, dużo się uczę. Nie opuszczam, chodzę na każde treningi, mimo tego, że jestem połamany, ale się nie łamię, więc naprawdę jest to dla mnie duża wartość dodana. Bardzo dziękuję. Słuchajcie, jak widzicie, no, człowiek, który ma bardzo dużą wadę wzroku, w tym momencie ma złamaną rękę, ta ręka się zrasta. Jeszcze ona się nie zrasta w sposób płynny, a jednak walczy o każdy trening, więc myślę, że dla nas jest to taka informacja, że jeżeli szukamy
jakiegoś powodu i znajdujemy, że nie jesteśmy na treningu, to chyba to nie jest zbyt dobry powód, bo jeżeli można z połamaną ręką i z bardzo dużą wadą wzroku być na zajęciach, no to jest to taki moralny klaps dla nas. Jakie masz spostrzeżenia po tych 6 miesiącach treningu Wing Chun? No myślę, że dużo się przez te pół roku nauczyłem. Poznałem wiele ciekawych technik i rzeczywiście poczułem jakby po pierwsze progres, a po drugie no choćby takie jakby fizycznie, że na przykład moje ciosy są silniejsze. Tutaj uczymy się stricte Wing Chunu, tak mi się przynajmniej wydaje, a nie czegoś, co na siłę się próbuje dostosowywać do naszych możliwości, które tak naprawdę nie są inne niż osób pełnosprawnych. Co prawda często potrzebujemy trochę więcej uwagi, trochę więcej jakby czasu, żeby pewne rzeczy nam wytłumaczyć, pokazać ręcznie, w cudzysłowie, ale tak naprawdę nie trzeba tych technik w żaden sposób dostosowywać, w żaden sposób modyfikować i rzeczywiście dlatego tu mi się wydaje, że lepiej nam to pasuje, no bo traktuje nas się normalnie. Dużą pewność siebie to daje i rzeczywiście takie poczucie, że będę w stanie obronić się. No to ja Ci, Dawidzie, życzę, żebyś tak długo trenował jak ja i życzę Ci również, żebyś nigdy nie musiał stosować tych technik, a tylko je używał do tego, żeby się doskonalić. No a jeżeli będzie taka konieczność, niech to będzie z jak najmniejszą szkodą dla Ciebie i tego Ci serdecznie życzę. Jak widzicie, studenci przebrani, torby się pakują, Bright już jest zniecierpliwiony. Kręcenie vloga, a dokładnie programu do telewizji Super Polsat dobiega końca. Ja osobiście twierdzę, że nie jest to łatwa sprawa. Trening kung fu jest dużo przyjemniejszy. Mi przynajmniej więcej sprawia przyjemności. No cóż, ale jeżeli chcecie planować przyszłość z telewizją, to musicie się gotować na duży wysiłek i powtórki, powtórki, powtórki. Czyli w sumie mianownik wspólny ze sztukami walki jakiś jest. Zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę, wciśnięcia dzwoneczka, wtedy będziecie mieli powiadomienia o kolejnych odcinkach. Komentarze. Ja myślę, że jedynym komentarzem, jaki tutaj może się nasunąć, to to, że jeżeli nie jesteśmy na treningu, bo nas coś boli, bo nam coś strzyka, no to marna wymówka. Jeżeli na trening przychodzą ludzie z połamaną ręką i mając potężną wadę wzroku i się cieszą, że mogą przyjść na ten trening i dając sobie wszystko, myślę, że to jest świetny komentarz. Wielki szacunek dla nich, wielkie gratulacje. No i miejmy nadzieję, że starczy mi i wytrwałości, i siły, i hartu ducha, żeby osiągnąć jak najwięcej w Wing Chunie. Tego im serdecznie życzę i pozdrawiam, do zobaczenia w następnych odcinkach.